Dobry wieczór Państwu, środa, czwarty dzień listopada 2020 roku, Stadion Miejski w Chojnicach. Już za kilka minut rozpoczniemy spotkanie w ramach 11 kolejki drugiej ligi. Chojniczanka podejmie motor gości, a więc motor w bramce Sebastian Madejski z numerem 15 w obronie od prawej strony pozycjami. Będę Państwu przedstawiał sytuację zespołu z Lubelszczyzny, 26 Michał Król, w środku obrony 51 Rafał Grodzicki, 99 Ariel wie gracze motoru, a my przedstawimy Chojniczankę za to i ich jedenastkę. W bramce z numerem pierwszym Paweł Sokół, od prawej strony w linii obrony 90 Jan Mudra. Osiemnastka akurat, ten zawodnik, którego widzą Państwo na drugim miejscu, to oczywiście na lewej obronie. Piłkarze, jak i środowisko klubowe wokół Chojniczanki powtarzają, że celem jest powrót do Fortuna pierwszej ligi. Plany motoru wydaje mi się, że są bardziej długodystansowe, bardziej rozłożone na lat poszczególnych zawodników. Za moment to się pewnie wyjaśni. Dobry rozrzut akcji Dudy do lewej strony. Wrzutka, a właściwie centrostrzał, który wylądował w ręce Pawła. Czy uda się gospodarzom wyprowadzić kontrę? Mają z tym problem. Michota na pole karne. No i Paweł Skrzypczak urwał się z pierwszej linii, żeby właśnie przyspieszyć akcję Chojniczanki. Prawa strona, Klichowicz, dośrodkowanie i Skrzypczak! No widzieliśmy, że ta piłka idealnie do... Też tam widzę dosyć blisko ustawionego. Tak z dystansu trudno mi określić dokładnie, ale zobaczmy strzał, który broni troszkę na raty Paweł. Spatrz, jak ustawieni są partnerzy. Wybiegał tam Skrzypczak, ale Mikołajczak spokojnie do lewej strony, do Wachowiaka. Wachowiak jeszcze do środka spojrzał, jak ustawiony jest Mudra. Mudra z dystansu, ale bez najmniejszych problemów musiał złapać tę piłkę i złapał Sebastian Chojniczance. No jest zawodnikiem pierwszego składu. Ładna akcja w tej chwili lewą stroną. Ucieka Dominik Kunca. Będzie okazja dla motoru. Kunca, Król! No to była naprawdę dobra sytuacja dla motoru na to, żeby przed przerwą jeszcze tutaj objąć. Odcięty teraz od tego podania był na połow przez Marcina Michotę. Na połow, dobrze do Mikołajczaka. Mikołajczak! No i ten strzał Klichowicza. Więc obojętnie na kogo byśmy spojrzeli, no to praktycznie większość zawodników biegających w wiśniowych trykotach grała gdzie indziej w minionym sezonie. A tymczasem wrzutka na pole karne. Ostatecznie zakończona uderzeniem Swędrowski do lewej strony. Czy dojdzie do tego Ceglarz? To było dobre podanie. Ceglarz. Ceglarz na prawą nogę, schodzi, uderzenie na bramkę i niewiele brakowało, żeby skończyło to się golem, tam kończył. Następna kolejka już w najbliższy weekend. Chojniczanka zagra na wyjeździe niedaleko w Bytowie, ale jeszcze teraz będzie okazja dla Chojniczanki, nabity tutaj naprawdę boleśnie przez Rafała Grodzickiego Tomasz Mik... Ustawione tam już jest Tomasz Mikołajczak. Nie, to jest jednak kto inny. Uderzenie na bramkę i golnie! Piłka wybita z linii. Na połow. Do lewej strony przeszła piłka. Będzie okazja dla Skrzypczaka. I Sebastian Madejski. Bardzo ważna interwencja. Na razie najlepsza, jeżeli chodzi o ten... Ale też dzisiaj Chojniczanka między innymi bez Pląskowskiego na ławce rezerwowych. A teraz będzie okazja dla Orlika. Orlik! Chojniczanka, jeżeli nie wygra tego meczu, będzie mocno sobą z perspektywy Swędrowskiego. Ale teraz sędzia dopiero zezwala na wznowienie gry. Swędrowski na pole karne, Grodzicki. Czy uda się Wójcikowi oddać strzał? No, udaje się, ale wcześniej doszło do faulu i teraz jeszcze spięcie między Wachowiakiem a Wójcikiem. Widzimy, że oba zespoły no, raczej podzielą się punktami po prostu i raczej nie z tego powodu postanowili złamać zakaz się punktami i basta. No, Wójcik skończył z drugą żółtą kartką. I Grodzicki skończył z kartką. A nie, to Klabnik skończył z drugą żółtą kartką, okazuje się. To Klabnik wcześniej otrzymał żółty kartonik, a później za to jeszcze podejście do... G
Grolik na pole karne. Odbita jeszcze piłka przez Wachowiaka. Koniec! Bezbramkowy remis w Chojnicach. Podział punktów w rywalizacji Chojniczanka. Chojnice, Motor, Lublin. To była 11. kolejka